Witam państwa na kolejnym webinarium. E, nazywam się Laura Piotrowska, jestem trenerką Centrum Edukacji Obywatelskiej. E, temat dzisiejszego webinarium to dyrektor i rada pedagogiczna. Witam wszystkich uczestników przed ekranami komputerów. E, witam naszych uczestników rozmowy, których zaprosiłam do dzisiejszego, na dzisiejsze spotkanie. E, chciałabym. Przedstawić e, uczestników rozmowy. E, m, pani Zofia Steć, dyrektor e, Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Dzień dobry, witam Państwa. Pani Ewa Szczerba, dyrektor e, Szkoły nr 5 w Mińsku Mazowieckim. Również serdecznie witam, dzień dobry. I pan Marek Krukowski, dyrektor e, Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nasi uczestnicy dzisiejszego spotkania skoncentrują się na odpowiedzi na pytanie, jak tworzyć współpracę nauczycieli skoncentrowaną na uczeniu się uczniów. Ale zanim przejdziemy do tematu, chciałabym może ustalić konwencję naszej rozmowy i zapytać, czy moglibyśmy zwracać się do siebie po imieniu w naszym dwuletnim doświadczeniu pracy w Alo. Susie, um, A, no po ja sobie, po prostu taka, taka forma to... była przyjęta. Tak? No i tak, ja sobie nie wyobrażam w ogóle, żeby to było inaczej, ponieważ ze sobą już tak długo współpracujemy i mówimy sobie po imieniu. Także dla mnie to będzie ogromna radość i przyjemność. Dziękuję bardzo. Ehm, chciałabym, żebyście dopełnili tej prezentacji, ponieważ rzeczywiście będziemy zajmować się tą relacją dyrektora z Radą Pedagogiczną. Ehm, może ehm, Przypomnijcie sobie, ile lat już pełnicie tą funkcję dyrektora i jak liczne są Wasze zespoły nauczycielskie. No, mój zespół nauczycielski to taka 50-osobowa grupa. Pewnie tutaj Ewa i Marek zaprezentują zaraz wyższe liczby, ale ja ich przebiję, ponieważ jestem 17, dyrektorem 17-letnim stażu. Dziękuję. No, mój start dyrektorski to nie jest aż tak y, duży, więc pamiętam doskonale, bo to jest 13, 13 rok zaczęłam, a Rada Pedagogiczna, z którą mam przyjemność i zaszczyt pracować, liczy 56 nauczycieli. Ja natomiast dyrektorem jestem 12 rok od 2007 roku i od e, 2018 roku mam przyjemność e, współpracować z radą, która liczy 165 osób, więc e, rzeczywiście jest to wyzwanie, wow. nowe doświadczenie. No to mamy trochę zróżnicowane liczby, to też pewnie będzie decydowało o tym jak organizujecie tą współpracę nauczycieli, jak wygląda wasza organizacja też szkoły, żeby powstały zespoły nauczycielskie. Ale ja chciałam też trochę przechodząc już do tematu naszego spotkania Prowokować was e, takim stwierdzeniem. E, mianowicie ostatnio e, w programie Alo e, wykorzystywaliśmy materiały, w których doczytałam się e, takiego oto sformułowania. Nie możemy czekać kolejnego ćwierćwiecza, na to e, aż nauczyciele zaczną współpracować. E, autor tego sformułowania e, Reis e, Dafur. E, Powoływał się na badania z 1983 roku i w tych badaniach pokazał, że praca nauczyciela jest pracą samotną, że nauczyciele nie korzystają z, i nie znają strategii, jakie podejmują w klasie, a ich praca w klasach nie jest wspólnie analizowana i nie są wspólnie wyciągane wnioski, jak poprawiać uczenie się. Te badania były później oczywiście wielokrotnie ponawiane, przynosiły podobne wnioski i y, 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 pytanie do was, skąd y, takie wnioski, dlaczego rzeczywiście y, ta praca jest y, pracą samotną i y, y, jakie wy macie tutaj swoje własne przemyślenia na temat y, pracy nauczycieli? Jeśli chodzi o moją radę, to ja absolutnie, mi to, mi to powiedzenie absolutnie do mojej rady nie pasuje, dlatego że ja mam tę przyjemność pracować z nauczycielami, którzy w mojej szkole pracują co najmniej 20, a, a, nie, a bardzo często i więcej 30 i więcej lat. I to jest zespół bardzo zintegrowany w każdym obszarze, w obszarze naszej codziennej pracy, takiej realizacji zadań statutowych i tak dalej wymagań państwa, ale też w takich sytuacjach powiedziałabym osobistych, także Lewiszewa, przepraszam, że ci przerwę. Ja tak częściowo to bym zgodziła się z tym stwierdzeniem, bo praca nauczycieli jest jakby dwojakiego rodzaju. I jest ten obszar, kiedy nauczyciel zostaje sam z klasą i w Wtedy żaden inny nauczyciel mu nie pomoże. Ale są jeszcze różnego rodzaju inne działania w szkole, kiedy rzeczywiście możemy mówić o współpracy. I tu z kolei zgadzam się z tym stwierdzeniem, że ta współpraca jest koniecznością. I nie wynika tylko z ta konieczność, z tych badań, ale z tego, jaka jest szkolna rzeczywistość. Ja bardziej zwróciłem na ten obszar, który powiedziałaś na początku, że nauczyciele sami się nie zorganizują, że tu jest ważna rola dyrektora, że inicjatorzy, tej współpracy, podejmowanie przez dyrektora działań, które pozwolą rozpocząć nauczycielom współpracę, są ważną kwestią i kluczową. Doświadczam tego z nową radą pedagogiczną, która funkcjonowała sobie przez kilkanaście lat, ja wchodząc do tej rady, no, z jednej strony musiałem zaakceptować kulturę organizacyjną tej szkoły, ale z drugiej strony pokazać, że, że ja też jestem jej częścią i ta moja rola, jeżeli chodzi o jej funkcjonowanie, no też powinna być adekwatna do tych zadań, które sobie stawiamy? Dobrze, słuchajcie, ale nas będzie interesowała ta współpraca, którą ja tutaj, myślę, określiłam w tym pytaniu, albo wspólnie uzgodniliśmy, że, że takie pytanie postawimy. Współpraca skoncentrowana na uczeniu się. Chciałabym może zwrócić uwagę na takie znane nam już kierunki, w których edukacja powinna się rozwijać. Od 2011 roku Michael Fulan pokazał nam, takie główne kierunki y, dla rozwoju edukacji, na czym powinniśmy się skoncentrować. I pierwsza taka, y, pierwsze, ta, pie, pierwsze właśnie takie taki sterownik, który został wówczas sformułowany, to to, że w centrum naszego zainteresowania powinniśmy umieścić uczenie się, nauczanie i ocenianie. A drugi, że powinniśmy wykorzystywać grupę do wzajemnego uczenia się i do współpracy. Są oczywiście na slajdzie, który tutaj mamy jeszcze inne dwa ważne sformułowania, ale chciałabym, żebyśmy się odnieśli właśnie do tego, dlaczego uczenie się Powinno znaleźć się w centrum uwagi naszej Rady Pedagogicznej. Jak to uczenie się powinniśmy zorganizować, jak ten cel zrealizować w naszych radach pedagogicznych. Ale też mam do Was takie pytanie. W którym momencie swojej kariery dyrektorskiej wy stwierdziliście, że to dla Was też jest najważniejszy cel Waszej pracy w szkole? Ja myślę, że dla mnie w ogóle uczenie uczniów. I praca z dziećmi zawsze była ważna. I y, tutaj... Y, mm. Gdy zaczęłam pełnić funkcję dyrektora, bo nie nazwałabym tego karierą, tylko raczej takie działania organizacyjne w Radzie Pedagogicznej, to wtedy starałam się szukać innych nauczycieli, dla których to uczenie się jest ważne. I najpierw popierałam się na tej grupie, tej grupie osób chętnych do pracy nad swoim rozwojem, a w związku z tym nad rozwojem szkoły i nad rozwojem procesów uczenia się w szkole, tak bym to określiła. <laughs> jakby to odkrycie. Mnie ten proces chyba trwał dosyć długo. W zawodzie nauczyciela jestem już prawie 30 lat i, i, i do pewnych prawd objawionych dochodziłem ku mojemu zdziwieniu, na przykład, że, że ja nie jestem niewolnikiem podręcznika, albo jaka jest moja rola w przestrzeni klasy. No i w momencie, kiedy zostałem dyrektorem, również próbowałem sobie zdefiniować tak naprawdę, po co ja jestem. W relacji ja jako dyrektor i moja rada. Pomijając te wszystkie kwestie związane z byciem pracodawcą menadżerem i takie sprawy, o których dzisiaj nie rozmawiamy. Więc uświadomiłem sobie, że tak naprawdę, żebym ja był autentyczny, to ja muszę być pierwszym nauczycielem. Ja muszę sam doświadczać tego, co jest klu pracy szkoły i tego, co, co tak naprawdę powinno być w szkole najważniejsze. Więc staram się być praktykiem, ale, ale to tak naprawdę jest ostatnich kilka lat, które, które pozwoliły mi odkryć to, co, co, co w tej chwili wydaje mi się, już oczywistością. Mhm. No bardzo podobnie, podobne mam spostrzeżenia. Jakby też mój staż pedagogiczny to już jest ponad 30 lat i ty, Laura, mnie trochę tym pytaniem zaskoczyłaś, dlatego że no, uczenie się to jest jakby podstawa, to jest takie oczywiste, że to jest element najważniejszy. I czasami takie proste pytania zastanawiają, no, dlaczego najważniejsze. No, oczywiście, że, że jest ważne, bo y, jesteśmy tutaj wszyscy dla y, ucznia, dla y, jego wszechstronnego rozwoju, po to, żeby zapewnić mu ten wszechstronny rozwój. I tutaj praca taka w zespole, praca zespołowa, takie wsparcie ze strony nauczycieli jest niezwykle potrzebne, a ja... Bardzo uświadomiłam sobie e, o tym, że to uczenie jest tak ważne w momencie, kiedy jakiś czas temu, nie pamiętam teraz jak, ile to lat temu, ale pe, chyba to było w 2014 roku, mieliśmy ewaluację zewnętrzną, taką całościową, e, i wtedy właśnie nam wszystkim e, bardziej zobrazował się e, jakby proces tego uczenia i, i jakby obraz o naszej szkole. I wtedy wszyscy sobie uświadomiliśmy, że jest to niezwykle ważne. Ten proces. Oprócz ewaluacji myślę, że taka praca w różnego rodzaju programach rozwojowych. Na przykład od 2003 roku pracujemy w takim programie SUS, szkoła ucząca się i tu staramy się wykorzystać też badania z tego programu i one też jakby prowadzą nas do wniosków, jak ważne jest i nauczanie i uczenie się i ocenianie. A przede wszystkim to pozwoliło nam tworzyć taką kulturę pracy zespołowej. To jest ciekawe, bo y, mówicie, czy teraz Zosiu powiedziałaś my czyli w imieniu już swojej rady pedagogicznej. Ja pytałam o wasze takie osobiste zaangażowanie w ten proces uczenia się. Jeszcze może uzupełnię to nasze myślenie o uczeniu się takimi wynikami badań Johna Hattiego. Znacie zapewne te metabadania. On poza oczywiście podaniem różnych, badał różne, różne działania, jakie podejmują nauczyciele w klasach i efektywność tych działań, ale to, co w tej chwili chciałam przytoczyć, to są takie badania, które dotyczą... Yy, yy dyrektorów, czyli liderów. I wyraźnie te badania wskazują, że jeżeli dyrektor jest tym liderem nauczania, czyli koncentruje się na nauczaniu, uczeniu się uczniów, to ten współczynnik, czyli rozmiar wpływu jest bardzo znaczący. W stosunku do na przykład lidera, który przekształca szkołę, zajmuje się zarządzaniem, organizowaniem, czy nawet budowaniem czasami niektórych obiektów. Tu na slajdzie przytaczam ten rozmiar wpływu, który się pojawia u Johna Hattiego. Mm, ale yy, w obrębie bycia tym... Yy liderem nauczania. Jednocześnie te działania, które dyrektor podejmuje, czyli na przykład promowanie uczenia się nauczycieli, czy regularne wizyty w klasach, mają olbrzymi wpływ na to, jak wygląda jakość tego nauczania. I tu chciałabym Was zapytać, właśnie, czy, czy macie taki przełomowy moment, który uznaliście tak, ja muszę się w to z całych sił zaangażować? A ja pamiętam taki swój przełomowy moment. Dotyczyło to tych początków pracy w programie Szkoła Ucząca się, kiedy przyjęliśmy takie zadanie związane wspólnym uczeniem się związane z wykorzystaniem nowych technologii i wydawało się taką rzeczą no dość prostą i oczywistą wiele osób było zaangażowanych i korzystało z tych nowych technologii, ale jakoś tak nie, słabo je wykorzystywało na lekcjach. Tak nam wyszło w, wtedy w tych badaniach i postanowiłam po prostu zaprosić nauczycieli na taką otwartą lekcję i w ten sposób nie wiedząc jeszcze wtedy o tych badaniach Hatiego, jakby spróbować pokazać, że możemy być być odważni, możemy próbować i, i możemy po prostu się e, m, przeorganizować. Ja rozumiem, te badania tak naprawdę odnoszą się do y, działań w obszarze do kształcenia nauczycieli, czy kształcenia nauczycieli, ale nie w sposób taki przypadkowy, bo, bo to, że nauczyciele się kształcą, jest jakąś tam prawdą powszechną. Kwestia tylko, w jaki sposób to jest zorganizowane i jaką rolę w tym całym procesie odgrywa dyrektor. Czy, czy to jest suma tylko indywidualnych doświadczeń nauczycieli, które spływają do szkoły, czy też mamy jakiś pomysł? Y, dlaczego wybieramy takie, a nie inne, y, nie wiem formy doskonalenia, czy kształcenia, czy pogłębiania? swoich y, kwalifikacji, kompetencji. No i tak naprawdę z czego to wynika? Czyli no ja zapytam cię właśnie, y, 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 jaka jest, jak, jak widzisz swoją rolę? No właśnie, ja staram się, staram się wykorzystać doświadczenia z y, pracy w gimnazjum, którego niestety już nie ma, podkreślam niestety, i, i te wszystkie doświadczenia, które zebrałem, pokazują mi, że, że tak naprawdę y, to y, dokształcanie, czy to kształcenie, musi być y, y, Przeze mnie koordynowane, zorganizowane i nie może to być tylko y, doświadczane przez pojedynczych nauczycieli, tylko żeby jakakolwiek zmiana w tym procesie uczenia się zaszła, powinniśmy świadomie te formy dobierać. Świadomie to znaczy odpowiadać na potrzeby ucznia, czyli myślę, że kluczem będzie, bo, bo to nie jest wcale taka prosta sprawa, najpierw poznać, na jakim etapie są nasi uczniowie, co my jako nawet tak liczne grono robimy dobrze, a, a w jakich obszarach, Powinniśmy się doskonalić, więc to są takie doświadczenia, u mnie chyba trudno jest wskazać jakiś konkretny moment. To jest proces, który, który sprawia, że, że ta moja samoświadomość jest z każdym, nie wiem, miesiącem czy, czy rokiem większa. To podobnie, Marku, jest właśnie w mojej szkole, bo ja mam to szczęście, słuchajcie, że moi nauczyciele jakby bardzo chętnie uczestniczą w różnych, różnych formach doskonalenia. Może to też wynika z faktu, że jesteśmy szkoleni. Ćwiczeń dla Uniwersytetu Warszawskiego. Więc ja weszłam do tej rady 13 lat temu, a tak jak wspomniałam wcześniej, nauczyciele pracują w szkole 20 i więcej lat. I z, jeśli się zorientowałam, zresztą nigdy w, w, poprzedniej, w poprzedniej mojej pracy też było tak, że, że chętnie brałam udział w formach doskonalenia, ale zorientowałam się, że moi nauczyciele ciągle są takimi nauczycielami poszukującymi, e, poszukują tych, nie boją się nowych wyzwań i tak dalej, więc. E, Udział w tych formach doskonalenia spowodował, że y, jesteśmy takim bardzo aktywnym zespołem, że bardzo chętnie y, realizujemy y, wszelkie innowacje, że wprowadzamy bardzo szybko w takim szybkim tempie technologię informacyjnej i tak dalej. To jest y, narzędzia multimedialne, także to jest, y, to jest dla nas Tak, y, to co mówisz jest bardzo ważne, ale ja na przykładzie Grona, które ma sto, y, prawie 70 osób w y, działań, które dzieją się po w w szkoły jest całe mnóstwo. I tak naprawdę ja sobie zadaję pytanie, na ile to wszystko jest przypadkowe, na ile my tworzymy pewien system, czyli takie mhm. świadome, e, świadomy dobór, nie wiem, kształcenia, rozwijania pewnych kompetencji, e, no bo sumując poszczególne, można odnieść wrażenie, że wszystko jest dobrze. Natomiast na il, jak to się przekłada na proces uczenia się uczniów? Myślę, że na to pytanie będziemy musieli jeszcze szukać odpowiedzi. Mówisz tutaj o swojej radzie. Tak. o tym doświadczeniu drugiego... Drugie, tak, dru tej szkoły, w której jestem od prawie półtora szkoły. roku. Tak. Pierwszej szkoły ona w tej chwili pozdrawiam moich nauczycieli, szkołą najważniejszą, no, jedyną i pozdrawiamy wszystko, wszystko co, co najlepsze staram się mm -hmm. wykorzystać po to, żeby, po to, żeby no, ta szkoła pokazywała, że potrafi pracować z uczniem. Dobrze, słuchajcie, to żeby to nie było przypadkowe, czyli rozumiem, żeby to było zorganizowane i świadomie prowadzone przez dyrektora, no, Tutaj z tego, co powiedzieliście, to jest dla Was też najważniejszy obszar. Uczenie się uczniów i koncentracja na tym uczeniu się i pokazaliście jakieś swoje momenty, w których y, stało się to ważne. Ja też rozumiem na przykład na dyrektorów, którzy, którzy są na przykład pierwszy rok dyrektorami, mhm. gdzie no, te sprawy organizacyjne, może nawet prawne są takie dominujące i też y, no, sytuacje, w której też w tej chwili znajdujemy, czyli reforma też wymusza y, może uwzględnienie najpierw tych y, sytuacji prawnych, które trzeba wyjaśnić, nowego prawa oświatowego. Ale rozumiem, że jak już się to przejdzie, to Potem to uczenie się powinno się stać najważniejszym zadaniem dyrektora, i z tego rozumiem u was, tak się dzieje. Natomiast jak to zorganizować, czyli jak zorganizować, uporządkować, żeby ten cel był realizowany w pełni świadomie i przyniósł efekty no, po stronie oczywiście jakości uczenia się uczniów. No jest wiele czynników, które mówią o tym, dlaczego efektywne są współpracujące zespoły i jakiej sytuacji. Trzeba by było stworzyć. Ja chciałabym się odnieść do takiej sprawy chyba prostej i takiego pierwszego kroku, który też sobie uświadomiłam, że w radach pedagogicznych, chociaż moja rada najmniejsza w stosunku do tych prezentowanych przez koleżankę i kolegę, to jednak trzeba znaleźć na to miejsce, czas i przestrzeń. Więc takim miejscem i czasem jest zorganizowanie na przykład w naszej szkole takiego popołudnia w tygodniu, kiedy lekcje kończą się troszeczkę wcześniej, kiedy już skończą się też zajęcia pozalekcyjne i gdzie każdy z nauczycieli jakby jest ten moment, że mogą wszyscy przyjść i uczestniczyć w pracach różnego rodzaju zespołów, czy przedmiotowych, czy problemowych, czy zadaniowych, czy wychowawczych. Myślę, że ta, to, co ten mówisz? czas jest dobrze tutaj... wpisuje się w jedno z pytań, które tu widzę przed sobą, e, dotyczące szkolenia. Czy w ogóle jest możliwe, żeby szkolić całą Radę Pedagogiczną? I Z tego, co mówisz, to, to pokazuje, że, że jest, to możliwe. jest to możliwe. Moje doświadczenie to też było takie, że nawet przy tak dużej Radzie udało się element warsztatowy wprowadzić. Kwestia tylko określenia tego. Rozmowa celu. w parach? E, była. Oczywiście była prezentacja. No, wiadomo, że jest to wyzwanie, jest to sprawa bardzo trudna. No, ale zależało mi na tym, żebyśmy jechali jedną prędkością, bo to często jest problemem szkół, że mamy e, liderów, mamy osoby, które e, są bardzo aktywne, e, rozwijają się i, i pozostaje grupa nauczycieli, która trochę e, w innym tempie podąża. I, I teraz jak uwspólnić, jak sprawić, żebyśmy mogli z pełną świadomością używać określenia, że jesteśmy radą pedagogiczną, która e, idzie do przodu, która zdobywa kompetencje i kształci. Ja, ja... Podsumuję, to znaczy Zosia powiedziała, że należy zadbać o czas. Tak zrozumiałam, że musi być w tej przestrzeni organizacyjnej szkoły. O terminy, tak. Czas, ja bym doprecyzowała. Na przykład rozumiem, że u ciebie to jest y, popołudnie. Tak, wtorek dla szkoły. Wtorek tak dla nazywa, szkoły to się nazywa. to jest kwestia prawda, umowna, mm -hmm. bo to niekoniecznie musi być wtorek. Jakiś, jakiś dzień w tygodniu. w tym momencie ja może podobnie. dopytam za chwileczkę Ewo. Y, rozumiem, że nie ma tam te, wówczas żaden nauczycieli, nie ma już lekcji. Z wyjątkiem świetlicy, która pracuje do 16.30, to pozostałe grupy nauczycieli już od godziny 15.30 mogą współpracować y, ze sobą. Tak? Staramy się ułożyć plan każdego roku. To takie nasze doświadczenie dziesięcioletnie. Na początku nie było łatwo, ale teraz sami y, uczestnicy tych zespołów widzą, że to organizacyjnie y, spełnia swoje y, zadanie. Marek powiedział o języku. Rozumiem, że nawet w tej 170-osobowej radzie tak. pedagogicznej można stworzyć takie szkolenie, w której na przykład, no, bo nie roz tak. rozumiem, że z takiego szkolenia no, można wynieść na przykład wspólną definicję jakiś pojęć. Tak, tak? tak. nowe moje doświadczenie, świeże, bo, bo z tego miesiąca, to szkolenie online, w którym uczestniczą nauczyciele w dowolnym czasie, bo, bo, bo te wykłady taką formułę właśnie mają ja e, chcę zrobić taką implementację, czyli by, żeby uwspólnić rozumienie tego, co zobaczyliśmy, co wysłuchaliśmy, no i, i zastanowić się, co my możemy zaadoptować, przyjąć do swojej pracy, czyli jak wykorzystać w swojej szkole. E, w moim przypadku pewnie nie uda się zrobić tak, jak powiedziała Zosia, no ale e, staramy się szukać takich rozwiązań, które no, pozwolą nam jednak e, 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 iść do przodu i żeby e, wielkość Rady nie była czynnikiem, który zwalnia na ze wszystkiego, bo się nie da tego określenia unikamy. Ewangel, bardzo, podobnie, bardzo podobnie Zosiu jest u mnie, może to dlatego, że, że Sokołów bardzo blisko leży miejskom Ale słuchajcie, ale u nas z kolei czwartkowe jakby spotkania, i to już od lat, że czwartek wszyscy szkoło. nauczyciele tak wiedzą, że czwartek jest dniem po prostu żelaznym dla szkoły, że, że wtedy możemy się spotykać i w i praca w zespołach i rady pedagogiczne. Natomiast wtorki i środy to są dni na spotkania z rodzicami, tak na marginesie. Ale ja bym tutaj jeszcze wspomniała o ważnym czynniku do takiego dobrego współdziałania, dobrej współpracy w zespołach. To też chciałabym podkreślić, że takie pozwolenie liderom zespołów w podejmowaniu decyzji to, to jest niezwykle ważne w przypadku takiej dobrej współpracy i takiego prężnego, aktywnego słuchajcie działania. Czyli mamy już tak, mamy zespoły, mamy czas tak. dla zespołów, mamy język, którymi zespoły tak. operują wspólny. Tak. Tak? Tak. Ewa poruszyłaś temat liderów. E właśnie następne pytanie. Jak wyłaniacie liderów tych zespołów? Tych zespołów, które zajmują się no uczeniem. To, tutaj jest y, według mnie istotna y, bardzo sprawa. Y, to znaczy, Marek, pewnie się. Nie, Marek się zgodzi, bo Marek w nowej szkole Zgadam jesteś. Jest, w nowej szkole jesteś. Y, w, drugiej, w tej obecnej szkole jesteś dopiero drugi tak, rok dyrektorem. Tak, tak. Ale już jesteś stary dyrektor. Przepraszam, że użyłam słowa stary. Y, wydaje mi się, że tutaj właśnie znajomość potencjału każdego nauczyciela jest niezwykle ważna. Jeśli ja jako dyrektor wiem, co w każdym nauczycielu drzemie, a ja to wiem, no to teraz tylko wystarczy właśnie zdecydować, do, do jakiego zespołu daną osobę przydzielam. I fajnie, że właśnie u nas z racji tego będę to powtarzać ciągle, bo, bo jestem z tego, słuchajcie, też bardzo dumna bo, i, i wiem, że to jest niezwykle też ważne. Ta dobra współpraca, taka, taka więź, niemal współpracuje się i pracuje w mojej szkole jak w rodzinie. I tutaj, jeśli ja znam potencjał, znam też zapał i wiem, że ten lider, jeśli zostanie z, z, w zespole, przydzielam mu taki, a nie inny zespół, robię to oczywiście przy współpracy. Wicedyrektorów, których bardzo serdecznie pozdrawiam, w ogóle całą moją radę. W ogóle pozdrawiam wszystkich no nauczycieli z, z Mińska, Mazowieckiego, dyrektorów. Tak, ty Przepraszam, się Laura, nie, ale ja muszę... ja, tak, tak, rozumiem. Tak. Właśnie, Słuchajcie, Dziekciu, no to może żeby ja może być dzieckiem, tak? Bo ja to ja pytanie chyba... właśnie chcę, tak, no chcę właśnie. poruszyć, to pytanie chcę nawiązać. Rzeczywiście mówisz, jak wyłaniasz liderów, a mamy pytanie od słuchacza czy słuchaczki, który pyta, jak mądrze przydzielać zadania, by nie zaorać tych nauczycieli, którzy są otwarci, aktywni, a zmotywować tych, którym się nie chce. I to jest właśnie pytanie teraz o te osoby, które może nie doświadczyły... Bycia wytypowanym na lidera zespołu. A ja tutaj troszeczkę inną strategię mam, pracy z zespołami, właściwie z wyłanianiem liderów. Ja staram się zmotywować, jakby można powiedzieć, przepraszam, że takie brzydkie słowo, użyję uruchomić tych nauczycieli, którzy rzadziej podejmują różnego rodzaju wyzwania. Staram się tak jak zwrócić im uwagę, że poradzą sobie z takim zadaniem i żeby nie uciekali od podejmowania takich zadań. chociaż oczywiście w wyborze liderów zespołu najczęściej zostawiam wybór samemu zespołowi. Zwracam się tylko do wszystkich nauczycieli na początku roku organizujemy swoją pracę i dzielimy się na różnego rodzaju zespoły, żeby starali się dać szansę innym osobom, żeby to nie, były, nie byli ciągle ci sami liderzy, bo wtedy mamy taką sytuację jak tutaj w pytaniu, że ci aktywni, najaktywniejsi chętnie podejmują różnego rodzaju Zadania często mają takie poczucie, że tylko na nich spływają te obowiązki. I zauważyłam, jak ludzie też zmieniają się, znaczy zmieniaje ich się podejście do tych zadań, ale też jak rozwijają się ich umiejętności i jakie to czasami jest zaskoczenie i dla tej osoby, która podjęła się takiego wyzwania, i dla zespołu, który poddał się jego kierownictwu. Cechy lidera, w takim razie. O, dobre pytanie. To jest, to jest w takim razie tym liderem. No, patrzycie no, na właśnie. No, Każdy na pewno typował ja ja których myślę, lubicie, którzy są bardzo aktywni. Tak to myślę, że to będzie w moim przypadku ciekawe doświadczenie, ponieważ wchodząc do grona, którego nie znałem wcześniej, wskazać liderów mogłem tylko bazować na wiedzy osób, z którymi współpracowałem z paniami wicedyrektorkami. No i jak gdyby one przedstawiły dokładnie te osoby, które są najbardziej zaangażowane w pracę szkoły, czyli te, które, na których tak naprawdę szkoła się opiera. I to pierwsze doświadczenie w większości potwierdziło ten fakt, że, że to jest filar naszej szkoły. Jednak ja wychodzę z założenia, że w każdym nauczycielu jest pokład dobra. Tak. Tego dobra potencjał. jest mniej więcej, jest potencjał. I, i moim, moją rolą, moim zadaniem mówiąc o sobie, mam na myśli siebie i wicedyrektorów, jest uruchomić te pokłady dobra i znaleźć jakiś obszar dla nauczyciela, który będzie dla niego. E, nie wiem, adekwatny czy taki, który sprawi, że jego rola w szkole będzie, będzie znacząca. Więc ten lider powinien mieć pewien entuzjazm. To człowiek, który potrafi być koncyliacyjny, który, no, który ma dobrą energię, który jest człowiekiem, który jest w stanie swoją osobowością czy swoimi działaniami, zachęcać ludzi do współpracy, taki, który potrafi rozwiązać jakieś trudności pojawiające się po drodze. Potrafi słuchać innych. Mhm. Wiecie, jeszcze tutaj dla mnie ważne jest, bo nauczyciele oprócz tych szkoleń wewnętrznych jeżdżą na konferencje, pracujemy w różnego rodzaju programach, Ja yy, mamy ta taką jakby strategię pracy, że na tych posiedzeniach Rady Pedagogicznej proszę tych, którzy przyjechali z różnego rodzaju szkoleń, konferencji, żeby dzielili się doświadczeniem i to często, to jest też czasami pierwsza ich taka wypowiedź w szerokim gronie, to też, jak są już entuzjastami tego nowego pomysłu, to często koło nich też skupiają się inni ludzie, no którzy właśnie. zechcą coś takiego sprawdzić. Wy namaszczacie I... liderów? Czy, nie, nie, czy ja oni ja raczej się z że... pojawiają? Skąd się biorą liderzy? Wiecie, to ja to zauważyłam, że na przykład y, sposób prowadzenia rad pedagogicznych też jest bardzo ważny. A mianowicie, jeśli wplatamy y, taką pracę warsztatową, czyli na przykład pr pracujemy metodą word cafe, ewentualnie wplatamy w y, te wszystkie, y, cały program posiedzenia, takie, taki element y, gier, nie gier, tylko metod, metod y, integracyjnych, zabaw integracyjnych, to niesamowicie też właśnie powoduje zmianę w niektórych y, nauczycielach, zmienia ich postawę. Zaczynają z, zdecydowanie, jakby idą w kierunku tego lidera, no bo wiadomo, że w każdej szkole mamy takie właśnie lokomotywy, tak to nazwę, które po prostu ciągną y, y, wagony ile trzeba. Y, my tutaj, jako dyrektorzy, y, mamy za zadanie, żeby ewentualnie czuwać nad tym, żeby tych wagonów nie było za dużo. Wracam do, do pytania, które było. Było wcześniej, żeby nie, nie zaorać nauczyciela yy, i, i właśnie ta forma, taki sposób prowadzenia rad pedagogicznych u mnie wyzwala potencjał i ja widzę coraz więcej liderów, słuchajcie, w, groń, w swoim gronie. Ty ich wskazujesz, czy oni sami się pojawiają? Nie, w, w sytuacji to, kiedyś, to, że... nie, Marko, to że... jeśli trzeba to, że... zabrać Wynika, głos, tak, tak rozumiem. Rozumiem. Jeżeli, że jeżeli jest praca warsztatowa i wypracują, na przykład oceniamy pracę szkoły, podsumowujemy pracę szkoły i ja y, widząc to, że, że na przykład ktoś omawia tak? wytypowany zostaje właśnie wtedy lider, który omawia dany zesp dany obszar, powiedzmy obszar dydaktyczny czy obszar wychowanie. I my wtedy sami widzimy, że wow, kolejny lider nam się wyłania, jak pięknie to zinterpretował, Ale to jak pięknie na Ewa, że Ja go wyłoniłam, a <laughs> są jeszcze inne sposoby na to, niż tylko ja go dostrzegłam. Nie? Chciałabym zwrócić uwagę, że może wyłonić go zadanie, może go wybrać zespół, jako grupa czyli którzy który może mieć Oczywiście, Jego realizację i ja staram się jakby troszeczkę tak. A ja tak miksować, no. użyłam ja, tak. Ja, myśliwie, ja, bym my się, ja, ja myślę, że skutecznie jest, bo w różnych sytuacjach może być różnie, ale że trzeba po prostu troszeczkę jakby miksować i wykorzystywać e, 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 różne. I otwierać formy. przestrzeń na nowych tak. liderów, rozumiem. Tak, tak. żeby tak. oni tak. poczuli się też tak. odpowiedzialni za szkołę. Czy jest też pytanie, e, słuchajcie, co z takim outsiderami, którzy psują atmosferę, e, czyli są osoby, które no, w takiej Radzie Pedagogicznej nie dają się ani zatrudnić, czy wy, w, zaprosić do, do, do pracy w zespole, ani też nigdy nie podejmują się bycia liderem taka trudna sytuacja. No, trudna sytuacja, a na, tą, na tą sytuację mam takie chińskie przysłowie, jeżeli czegoś nie potrafisz przeskoczyć, a nie obejść, to trzeba to po prostu polubić. I będą różne sytuacje ludzkie i różne osobowości. Staram się, aby Rada Pedagogiczna jakby przy planowaniu pracy, każdy znalazł miejsce w jakimś zespole i każdy znalazł miejsce w określonych zadaniach, jakby tego już planując pracę. Wszyscy jakby kontrolują to może za dużo powiedziane, ale tak monitorują żeby zawsze... nie było tak i będą takie osoby które mają mniejszą umiejętność tak. pracy zespołowej Właśnie. ale tak samo powinny ale... pracować na rzecz mm -hmm. szkoły rzecz rady pedagogicznej i rzecz w ogóle jakby kultury naszej organizacyjnej Szkole... bo wszyscy tworzymy to teraz wszyscy współpraca... tworzymy też tak współpraca jest kluczem jest ważna i współpraca Wspaniale. jest ważna ale są w, w funkcjonowaniu szkoły takie obszary gdzie ona nie jest aż tak ważna i można Spokojnie te osoby, szukać dla nich jakiegoś pomysłu. Czyli jakaś, jakieś małe zadanie, rozumiem, ale y, ja bym chciała, bo powiedziałaś, że współpraca jest ważna i że nie wszyscy mają takie umiejętności pracy zespołowej. Y, I chciałabym Wam zadać pytanie, czy. Y, w jakimś czasie, może w ostatnim czasie, a może w jakichś tam poprzednich latach, podejmowaliście takie działania, żeby kształcić czy szkolić swoich nauczycieli właśnie w umiejętnościach pracy zespołowej. Bo to jest w pewnym sensie taka oczywistość, że nauczyciele powinni pracować w zespołach. No mamy jeden zespół właściwie prawnie, który powołujemy, mhm. czyli y, nauczyciele uczący w jednej klasie. Powołujemy też y, zespoły przedmiotowe, tak jak tutaj Zosia czy wspomniała, zadaniowe? czy zadaniowe. Mhm. Ale czy y, podejmowaliście wysiłek, żeby wprowadzić szkolenia w zakresie umiejętności w pracy w zespole? Wydaje mi się, że jakby tak specjalnie szkolenie dotyczące tylko umiejętności pracy zespołowej nie miało miejsca, ale od wielu lat Rada Pedagogiczna szkoli się w ramach spotkań warsztatowych. Właściwie poza sytuacjami, że poznajemy nowe prawo oświatowe albo wymaga tego od nas na przykład przeszkolenie w zakresie, no załóżmy RODO, tak, gdzie prowadzone jest w formie wykładów, to wszelkie inne spotkania szkoleniowe mają charakter warsztatowy a w ramach zajęć warsztatowych jest współpraca w zespołach, Oczywiście. wzajemne wypracowywanie tutaj określonych no, efektów, tak można by było powiedzieć. I zasady pracy w grupie nauczyciele znają i stosują, no bo następnie przenoszą je na uczniów. Niczego nie można nauczyć nikogo, jak się tego samemu nie umie. A dostrzegam, obserwując zajęcia i obserwując lekcje, że nauczyciele bardzo często organizują zajęcia w formie grupowej i wiedzą, jak zorganizować taką grupę. Mam też przekonanie, że skoro sami tworzą się i te efekty pokazują swojej pracy zespołowej, to ta praca ma miejsce. Ja. Czyli doświadczenie ja. pracy warsztatowej mhm. na szkoleniach, tak? Ja. Czyli szkolenia warsztatowe, przepraszam. Na Ciekawym tu, doświadczeniem warsztat. było szkolenie, którego, w którym uczestniczyli moi nauczyciele, to było z komunikacji. gdzie tak naprawdę chodziło mi o to, żeby nauczyciele nauczyli się słuchać siebie nawzajem i żeby nauczyli się ze sobą rozmawiać, bo jak się okazało, wcale to nie jest umiejętność powszechna i, i, i jak z mówieniem dajemy sobie radę, to już z aktywnym słuchaniem mamy problemy. No i kwestia, jak będąc w grupie, stworzyć coś, z czym będziemy się identyfikować, że nie będzie to praca lidera, pod którą podpiszą się wszyscy, tylko będzie to wytwór, który który, który pozwoli y, z tymi owocami się identyfikować. Więc Moi, takie szkolenie bardzo pomogło. Szkolenia mojej rady to są y, zawsze y, organizowane w taki sposób, słuchajcie, że, że to właśnie nauczyciele decydują, jaki temat szkolenia będzie, jak, jaka tematyka ich y, interesuje. Czyli co głosowanie? Czy, nie, nie czy lista, to jest wybór? Wiesz, po, powołaliśmy taki zespół właśnie do spraw y, doskonalenia zawodowego. I zespół jakby kieruje, daje bardzo dużo propozycji i metodą właśnie poprzez przyklejanie tych tecenki, jak to się nazywa, ta metoda. Zapomniałam w tej chwili. No może być no, wycenianie. Ale nie, nie ma rankingowania. No może coś takiego, w każdym razie w ważności. Nauczyciele decydują, ale niemal w każdym temacie są elementy, i to w znacznym stopniu, takie elementy, które właśnie pokazują, w jaki sposób prowadzić pracę zespołową, jak skutecznie może pracować w zespołach. To, to jest bardzo cenne. Mhm. O, mówiąc o pracy zespołowej, chyba tutaj nie wspomnieliśmy jeszcze o takim ważnym czynniku jak relacje. I o właśnie. E, jakby stwarzanie okazji i sytuacji tak. do tego, żeby się budowały takie relacje wzajemnej współpracy, prawda? E, poprzez e, na przykład plan, planujemy pracę na e, następny rok szkolny zawsze poza szkołą. Organizujemy taki wyjazd, no, nawet w odległości kilku mhm. e, e, godziny czy dwóch od naszego miasta, ale tak, żeby była taka Okazja do spotkań różnych grup warsztatowych, ale z drugiej strony, żeby była taka okazja do spojrzenia na szkołę z lotu ptaka, takiego trochę oddalenia i pewnego dystansu, ale też od swoich spraw osobistych, żeby ten czas skoncentrować na tym planowaniu, i zauważyłam, że to planowanie jest bardzo twórcze, kreatywne, efektywne. Rzeczywiście według tej zasady, że każdy ma się znaleźć w określonym zespole, że zespoły, niektóre wynikają z prawa, ale niektóre na przykład tworzymy na takiej zasadzie w jakim kierunku chcemy się rozwijać i doskonalić, które elementy procesu edukacyjnego będziemy w tym roku wspólnie rozwijać. Moglibyśmy się teraz zwrócić do uczestników i do słuchaczy jak no właśnie żeby polecili może Markowi jakiś ośrodek, żeby mógł wywieźć swoją 170 osobową radę. Jest na taki wyjazd. Radzimy sobie. Radzicie Dajemy sobie. Więc radę. właśnie jak sobie radzicie ja w bez... tych relacjach tak, to jest dla mnie też kluczowa sprawa. I takie ostatnie doświadczenie, ponieważ w swojej głowie mam wdrukowane, że szkoła to jest uczeń, 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 rodzic, a gdzieś tam pojawia się nauczyciel. No i ostatnie doświadczenie jest takie, które wprowadziło mnie w konstatację, że tak naprawdę uczeń jest ważny, kluczowy, ale zaczyna się wszystko, i moja rola od nauczyciela. I, i, i taka prawda objawiona, która. W tak mnie zaskoczyła, że to jest takie oczywiste, że moją rolą jako dyrektora jest tak naprawdę współpracować z nauczycielami, a Oczywiście. jeżeli ja będę efektywny w tych działaniach, jeżeli ta współpraca będzie układała się tak, jak być powinno, to automatycznie przełoży się to na ucznia i, i zadowolonego rodzica, więc myślę, że, że w tym obszarze kluczowa dla mnie jest komunikacja, że ja jako dyrektor docieram swoimi wypracowanymi kanałami do każdego nauczyciela z informacją poprzez wykorzystywanie jakichś platform typu Moodle gdzie, gdzie takie możliwości istnieją i żeby żeby też zauważyłem ten przekaz był bezpośrednio od dyrektora nie od osób pośredniczących no to, tak to mamy skonstruowane że, że ten zupełnie że inny Tą, tą ważną częścią Dokładnie naszej, tak. z, naszej tej społeczności szkolnej, i, i tak naprawdę jego rolą, moją rolą jest inicjowanie i, i no, to, czego podobno brakuje z mojej strony, poklepywanie po ramieniu i nie chodzi o nagrody, o motywacyjne dodatki, tylko towarzyszenie nauczycielom, bycie w sytuacjach, kiedy oni mają jakieś sukcesy, działania, które podejmują. Kwestia tylko w tak dużej szkole, jak to skoordynować, żeby to nie był tylko, tak jak wspomniałem, zbiór y, do, y, działań pojedynczych, tylko żeby to był system. Rozumiem, że, że, że to właśnie, że to dopiero tak, jest tak, takie jest pytanie, tak. które sobie postawiłeś. Właśnie. Dobrze, tak? że o tym mówisz, bo myślę, że w, w pracy dyrektora kluczowa jest cierpliwość i świadomość, że nie da się zrobić wszystkiego dzisiaj. W tym momencie y, trzeba dać trochę czasu. Każdy z nas pracuje trochę inaczej i te nasze rady pedagogiczne, nie wiem, jakie są wasze doświadczenia, czy ona będzie 50, 70 czy 170, to tak naprawdę e, e, są w stanie zrobić rzeczy wielkie, ale, ale potrzeba dać im troszkę czasu. No tak, muszą się do tego zapalić te tak. nasze rady pedagogiczne i cieszę się e, z tego, że udaje się zapalać do różnych działań. Moją radę i też ją pozdrawiam, bo wszyscy to robiliście. <grym> ale musimy słuchajcie, jeszcze dyrektorów pozdrowić, tych, z którymi współpracowaliśmy. Ja serdecznie pozdrawiam. Dobrze, to już jesteśmy znowu w, w tej przerwie na Pozdrowienia i teraz troszeczkę trudniejsze pytanie. Rozumiem, że widzicie korzyści z tej pracy zespołowej, że jesteście skoncentrowani sami na uczeniu się. Jak radzicie sobie z trudnościami? Bo nie wierzę, że nie ma takich trudności, że na przykład przychodzi do was nauczycieli i mówi: "Nie chcę pracować w tym zespole albo nie chcę podjąć tego zadania". Wydaje mi się to jakaś trudność. Albo jak radzicie sobie z no, taką sytuacją, że cele nie zostały osiągnięte, bo też może się wydarzyć takie, taki zespół zadaniowy, który no, zadania nie wykona. Hmm. Ności wpisane no taki... są chyba w każdą tak. pracę i w każdą działalność. Jeżeli byśmy powiedzieli, że yy, o, o, mamy 100% yy, satysfakcji czy efektywności w uh -huh. pracy zespołów, to yy, tak, nie, yy, tak na pewno nie jest. Yy, będą yy, trudności yy, i staram się, żeby liderzy najpierw je dostrzegli, a następnie, żeby to nie zostało tylko na poziomie zespołu że jeżeli chcemy rzeczywiście zrealizować zadanie, zrealizować działanie, no to po prostu spróbujmy potem wzajem, nawzajem pomóc sobie w rozwiązywaniu i pokonywaniu e, tych barier, bo jakby w większej grupie jest co dwie głowy, to nie jedna. Prawda? Więc jeżeli zaczynamy rozmawiać o tych barierach, no to najczęściej e, Dochodzi do takiej sytuacji, że oświeca nas, jak mhm. to Marek Dokładnie. powiedział, i po prostu znajdujemy rozwiązanie. Jest, a, Bo czasami może ta bariera bardzo, być po stronie lidera, i on po potrzebne. prostu nie dostrzega, że rozwiązanie jest dość proste, na przykład na poziomie dyrektora. Bo to mhm. może być już jakaś sprawa albo organizacyjna, albo sprawa e, związana no, z innym postrzeganiem całej sytuacji szkolnej. Więc najważniejsze, to co już tu było mówione komunikować. Mhm. I Dokładnie. I słuchajcie, nie, nie zamiatać pod dywan, tylko jawnie mówić o tym. I właśnie fajnie, że e, jeśli nauczyciel widzi, nauczyciel, lider czy dyrektor, że pojawił się jakiś drobny problem, wie, że ma wsparcie, wie, że natychmiast może pójść do e, zespołu, Nauczycieli powiedzieć o tym problemie, i że ewentualnie szybko właśnie w ramach tego, że nie jesteśmy osamotnieni, że jesteśmy w grupie, możemy znaleźć mnóstwo takich pomysłów, sposobów na rozwiązanie danego problemu, o których na przykład nam by nie przyszło do głowy. Tym... Ale w sytuacji, kiedy u nauczycieli się pojawiają te problemy, to na pewno niezwykle ważne jest to, że nauczyciele muszą czuć, że, że mają wsparcie w dyrektorze, że zawsze mogą. Mogą przyjść i powiedzieć o tym, że, że należy coś poprawić, że coś nam nie wyszło. I to też jest przecież normalną sprawą. Mogę sprowokować Was do. Wiem, <śmierdziłem>, że Marku za chwilę też się. <śmierdziłem> Przykład tych trudności. Bo ja myślę, że to, to jest ciekawe. Jak jest, jaki jest obszar tych trudności? Czego one głównie dotyczą? No dobrze, to się może pojawią? ja powiem. Uh -huh. Ostatnio właśnie poruszaliśmy taki temat związany z organizacją uroczystości szkolnych. No i jesteśmy przed jakby z poprzedniego... Organizacja dyskoteki. Mówię tutaj o, o, o konkretnej uroczystości. I z poprzednich lat... Wyszedł nam taki wniosek, że właśnie my się angażujemy, nauczyciele, tak? jesteśmy do dyspozycji w szkole do późnych godzin wieczornych, ale na przykład frekwencja uczniów jest niekoniecznie wysoka. Niekoniecznie wszyscy uczniowie biorą udział w tych dyskotekach. No i zaczęliśmy rozmawiać, co robimy, nie tak, że z jednej strony inicjatywa uczniów, zorganizujcie dyskotekę, chcemy dyskotekę, dyskoteka jest, a potem przychodzi moment, że, że, że trzeba się nacieszyć tym wydarzeniem, a okazuje się, że nie wszyscy uczniowie przybyli. No więc nasze rozmowy, nasze takie szukanie przyczyn, doszliśmy do, do konsensusu i w tym roku mam nadzieję, błagam, żeby było lepiej, żeby wszyscy uczniowie już mamy... Ale to, co tak, zrobicie? Macie jakiś pomysł? Mamy Taka pomysły, zmiana. tak nie, Taka po prostu więcej informacji do uczniów, więcej ze strony wychowawców tutaj działań, no i też oczywiście skontaktować kontakty z rodzicami, bo to jest też niezwykle ważne. My tutaj dzisiaj w ogóle nie, nie wspomnieliśmy jeszcze o rodzicach, ale rodzice, słuchajcie, też w mojej ocenie są zawsze bardzo ważnym, yy, yy, podmiotem. bardzo tak, podmiotem do, do wsparcia do, do, do tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej. Tak, ale ja zatrzymuję ten temat, tak. bo my możemy mówić o wszystkim. Ja chciałabym wrócić, słuchajcie, do, do jeszcze zespołów, yy, bo to jest nasz temat jakiś obszar trudności? Chcecie coś dodać? Bo może no nie chcę tak was dołować. Że... Tutaj tak. pomocne w rozwiązywaniu tych trudności najpierw jest ich zidentyfikowanie. W tamtym roku zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej przeprowadził mm -hmm. badania dotyczące frekwencji w klasach starszych i zdiagnozował ten obszar i gdzie mogą być te problemy, mm -hmm. której grupy uczniów Dotyczą, okazało się, że to dziesięcioosobowa grupa na pięciuset uczniów w szkole, ale z kolei nawet dla takiej małej grupy staraliśmy się wypracować dokładniejsze mechanizmy po pierwsze docierania do tego problemu, a następnie informowania, rozwiązywania i mhm. monitorowania. Tak jak powiedziałaś, tymi jedynymi zespołami, które prawnie są usytuowane w szkole, to klasowe zespoły nauczycieli. No i taką naturalną sprawą jest, że liderem tego zespołu jest wychowawca klasy. I z doświadczeń moich tych 75 oddziałów wynika, że, że tak naprawdę w dużej mierze zależy od tego, jak, jak, w jaki sposób wychowawca tą pracą pokierował. I jak my sobie radzimy? Jeżeli widzimy, że, że coś się niedobrego w klasie dzieje, to ktoś z dyrektorów po prostu w tym spotkaniu uczestniczy, no żeby właśnie trochę facilitować, może trochę swoją osobą dodać powagi, że można szukać rozwiązań, które sprawią, iż dana trudność czy problem będzie pokonana, czy uwspólnimy nasze działanie i sprawimy, że od tego czasu wobec tego a tego ucznia w danym zespole będziemy podejmować takie interwencje, i żeby to nie było przypadkowe każdego, albo dzielimy się doświadczeniem, więc tu rola, no kwestia jakiegoś takiego wyczucia. Mhm. Czyli było pytanie, które zniknęło, mianowicie przez chwilę widziałam, czy porażka nauczyciela to właśnie ma się skończyć karą, czy jest szansą na uczenie się? Zdecydowanie szansę. No, zawsze. My w polskiej no szkole no nie, w ogóle... po, nie dopuszczamy błędu, porażki, niepowodzenia w Zgadza przypadku się. uczniów, no i, i niestety przekładamy to na nauczycieli. My chcemy być tacy akuratni, najlepsi i, i często jako dyrektorzy mówię o sobie, łapię się, że chciałbym, żeby, żeby każde działanie kończyło się sukcesem. Ale to jest coś naturalnego, doświadczamy tak tego, jest. więc no kwestia jakiegoś takiego podejścia, które pozwoli no, Jesteśmy szkołami zainteresowanymi ocenianiem kształtującym, w związku z tym, błąd to ten element w pracy, który pozwala nam dostrzec, w którym momencie mamy się jeszcze uczyć. Więc staramy się też wykorzystywać go do doskonalenia siebie, do swego Pracy. Słuchajcie, y, przywołuję tu kolejny slajd, który przygotowałam. To są wyniki badań z ewaluacji zewnętrznej, które były prowadzone i to są wyniki zbiorcze. Nauczyciele byli pytani, w jakich zespołach współpracują najczęściej. E, no i oczywiście y, najczęściej nauczyciele pracują czy współpracują przy organizacji imprez, przy organizacji wycieczek, przy organizacji konkursów. E, też oczywiście wnioski z diagnozy, to też prawie wszyscy nauczyciele współpracują, e, analizując wyniki na przykład sprawdzianów wcześniej mhm. czy egzaminów w tej chwili. Natomiast bardzo zaskoczyła mnie wynik tych, tych badań, ponieważ nauczyciele wskazują, Marek tutaj już mhm. wspomniał ten zespół, że niezbyt często współpracują jako zespół uczący w jednej klasie. Powiedzcie mi, z czego to wynika? Bo wydaje mi się, że jeżeli ta współpraca nauczycieli uczących w jednej klasie jest rzadka, to raczej trudno powiedzieć, żeby następowało jakieś uwspólnienie nie wiem, metod, czy podjęcie tych samych strategii w stosunku no, do tego samego zespołu uczniów. Skąd się bierze ten wynik? mnie To jest pracy. troszkę dziwna rzecz, o której wspominasz, bo, no bo przecież w wymaganiach państwa y, tam mamy przecież, że nauczyciele pracują w zespole uczącej w danym y, zespole, w danym oddziale jest jakby to wymaganiem. Więc może tutaj jest jakieś nieporozumienie. Nie nazywają tego w ten sposób, ale no nie wyobrażam sobie, żeby takie zespoły w szkołach nie pracowały. Znaczy bo jest to niezwykle ważne. One fizycznie są. One ja fizycznie na, na pewno rozkoczony. są. Może to wynika z tego, że to są nauczyciele różnych przedmiotów. My jakoś tak y, utrwalamy sobie takie przekonanie, że fizyki, matematyki, historii czy y, techniki to uczy się zupełnie inaczej. I Co tam matematyk będzie mówił, jak ma polonista uczyć rozprawki, I jaka jest tu płaszczyzna do wymiany doświadczeń, myśli, metod, form, to, to przecież są zupełnie odległe światy. Jeżeli już to no, te pozorowane zespoły przedmiotowe, bo nam się wydaje, że my tak rozmawiamy jak fachowiec z fachowcem. Y, no, i, i to się tak trochę przekłada później na takie utrwalone schematy, którymi się karmimy, I jak przychodzi ewaluacja, my mówimy, że współpracujemy, że procesy są zorganizowane, a uczniowie dostrzegają to trochę inaczej. Wtedy takie lekarstwo ja ja... Bo to było badanie nauczycieli, tak. Tak. Tak? Jaki tak? byłby pierwszy krok, żeby te zespoły współpracowały? Ten zespół klasowy. W czwartej klasie, jeszcze przed rozpoczęciem pracy z tym oddziałem, kiedy jest już przydział. Zadań na dany rok szkolny jest zebranie nauczycieli klas czwartych z dawnym wychowawcą klas trzecich. Wychowawców klas trzecich proszę o to, żeby zaprezentowali swoją klasę, przekazali takie różne no, informacje o tej klasie, tak? tak? trochę przekazali pałeczkę. Wychowawców z kolei proszę potem o to, aby w pierwszych rozmowach z klasą, z tą grupą dzieci zechcieli powiedzieć, że to jest kontynuacja linii wychowawczej z klasy trzeciej, że Właśnie. to nie jest nowy taki Dobrze, proces. Że to tak. Ale jeszcze na początku roku szkolnego w klasie czwartej mniej więcej koło września, wtedy kiedy odbywają się spotkania mhm. z rodzicami, organizujemy warsztaty, w których byliby rodzice nowych klas czwartych, nauczyciele uczący w klasach czwartych i żeby też jakby nastąpił taki kontakt pomiędzy dużą grupą nauczycieli, no dużą, no dziesięcioosobową tak. w stosunku do tych jednych czy dwójki nauczycieli pracujących w klasach młodszych i żeby rodzice mieli okazję porozmawiać z tymi nauczycielami, a nauczyciele z tymi rodzicami. Zazwyczaj te spotkania mają na celu pokazanie, że wszyscy dążymy do jednego, po prostu do tego, aby uczenie no najlepiej się rozwijało. No właśnie, to co mówisz jest bardzo ważne i myślę, że my jako szkoły doskonale sobie robimy, ale w aspekcie wychowania, jeżeli przejdziemy na um, poziom kształcenia, wspólnego planowania procesów edukacyjnych, uczenia się uczniów, no to pojawiają się tu trudności. Myślę, że ale to, to u jest... nas, wiesz, Marku, my to w te, zrobiliśmy w ten sposób. Zgadzam się w pełni z tym, co powiedział Marek i oczywiście. Zosia, ale ja robię często też, że y, ponieważ w tych rzeczywiście w zespole uczącym w danym oddziale głównie dominuje obszar wychowania, to ja łączę, ja dołożę na przykład, jak jest taka potrzeba, to dokładam y, zespół do spraw egzaminów zewnętrznych, tak? Bo, y, bo my dążymy jakby w maksymalnym stopniu, żeby nasze, nasze wyniki były. Bardzo wysokie i są wysokie, bo oscylują w ósmym lub dziewiątym staninie, no więc jesteśmy z tego dumni. W każdym razie, jeżeli jest taka potrzeba, to nie ma tak, że jest tylko zespół, a często to jest tak, że dany nauczyciel jest jednocześnie członkiem i tego, i tego zespołu, więc to nie ma też problemu. No, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? To jest. No, może jest dlatego, że, że badanie Tych jest z tak, 2014 rozumiem. roku, rozumiem. bo e, taki ma badań, badań nie było. W, tym badaniu, w tych badaniu. Można powiedzieć, że, że czasami może są dlatego, wyjątki. Może dlatego, że my wszyscy jako dyrektorzy od wielu, wielu lat współpracujemy z Centrum Edukacji i gdzieś tam mamy wdrukowane dokładnie. Budurę. Oj, To jest, Ten słuchajcie, bardzo ważne. To, to ja za chwileczkę, tak. za, za chwileczkę zapytam. Tak. że dyrektor też powinien się doskonalić. Że no, to jest, To jest chyba świadomość. Ale czy zgadzacie naszej. się, że to jest Ale jak olbrzymi potencjał te zespoły nauczycieli uczących w jednej klasie? Że można byłoby to wykorzystać na przykład do rozwinięcia tego właśnie nauczania i te, te, do tej współpracy właśnie skoncentrowanej na uczeniu się w tym zespołach? Tak, to można e, oczywiście podpisać się, ale zaraz pojawią się malkontenci, którzy powiedzą: Ja uczę w 17 oddziałach, ja e, pracuję w czterech szkołach. i Jak ja mam to pogodzić? Czyli co? Ja mam 17 razy przyjść i, i jak ja mam fizycznie to zrobić? I, i, I tak jak każdy z nas ma świadomość, że takie jest to. Zespoły jak muszą? Można to, jak to jak to zorganizować? Zrobić? To jest ta trudność, która. która Ile razy, to, bo w takim razie, ten, ten stały termin jest bardzo tutaj, uh -huh. wiesz, ważny, żeby wyznaczać te stałe terminy i, i zapowiadać zawsze w, na sierpniowej Radzie, jak mam organizację danego roku. U mnie ja już nawet nie muszę o tym mówić, bo, bo wiedzą, że są ja czwartki, czwartki I zawsze ja mówię: Słuchajcie, błagam was, ustawiajcie sobie tak pracę, żebyście, nie, żebyście w czwartek byli zawsze w mojej szkole, w szkole podstawowej numer 5. Nie powiem, że zawsze się to udaje, bo wiecie, no przecież w Wiadomo, jesteśmy tylko uh -huh. ludźmi, e, e, i, aż ludźmi, całe szczęście i mamy też swoje osobiste różne sprawy i, i to, nie, to to jest oczywiste, ale tutaj ta elastyczność dyrektora i, e, i taka, taka wyrozumiałość, że na przykład nauczyciela nie ma, ale potem ja widzę, że on naprawdę się interesuje, co zostało wypracowane w czasie tego zespołu, o czym była mowa i, i chce to nadrobić, chcę, docenia to, że nie było go, że został usprawiedliwiony ale chce nadrobić i chce wyrównać i chce zrealizować to, Czyli co zostało. Czyli znowu wracamy do, do organizacji czasu, tu już o tym tak. mówiliśmy, przestrzeni. Marek zwrócił uwagę na to, że y, nauczyciele czują się bardziej przedmiotowcami mm -hmm. i y, y, dlatego ten zespół uczący w jednej klasie y, wydaje się po prostu zespołem, który nie ma sobie nic do powiedzenia. Mm. Tak? ponieważ no tam tak, ten, jest jeden ten, ten historyk, ten obszar, jeden, fizyk. będziemy rozwijać w Tak, szkoła. zdecydowanie. Znaczy, ja, no, jako pewną kultury, trudność, uh -huh, która, uh -huh. która jest na pewno do pokonania, bo co do tego, że ten zespół jest kluczowy, to, to nie ma tu dyskusji. To jest ważny obszar i, i naszą rolą jako, jako tego lidera, dyrektora, który ma inicjować pracę zespołów, uh -huh. powinno to być priorytetem. I na świecie są różne systemy edukacyjne i różnie ustawione Oj, tak. zespołów. I tak jak wiemy, czy ze szkół angielskich, czy ze szwedzkich, tak jak doświadczamy doświadczenia tutaj mamy w wymianie międzynarodowej w, nie, w wielu krajach zachodnich. Jakby umocowanie pracy takiego zespołu jest znacznie głębsze niż to, co my tutaj próbujemy zorganizować, no, ale gdzieś musi być ten pierwszy krok. I Dobrze, słuchajcie, to na... mamy tak, mamy potencjalnie zespół, który mógłby zająć się prawnie, tak? Tak. powołany zespół, który mógłby zająć się i skoncentrować się na uczeniu się mamy podpowiedzi, że warto byłoby zarezerwować czas, trochę przesunąć uwagę z nauczania, czy nawet z takiej postawy nauczyciela, jestem historykiem, jestem geografem. Nie, jesteś nauczycielem historii, 5a. jesteś nauczycielem tak. geografii. Albo Wszyscy uczę historii w piątej A. I wtedy można byłoby się przyjrzeć temu uczeniu się powiedzmy w piątej A. Mhm. Ale... Jak wprowadzać taką zmianę w myśleniu o uczeniu się? Co, co może sprowokować nauczycieli do tego, żeby sobie pomyśleli, no dobrze, na razie idzie nam tak czy inaczej w piątej A, ale powinniśmy zmienić na przykład różne strategie nauczania i uczenia się w tej klasie? Co może pchnąć ludzi do rozwoju w piątej A? Mi się wydaje, że najpierw to trzeba jest świadomość tego, że są w ogóle różne strategie nauczania. <grystanie> 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 I jakby e, e, ja staram się od tego zacząć. I organizuję pracę zespołów, nie tylko na tym poziomie, nauczyciele uczący w jednej klasie, nie tylko na tym poziomie, nauczyciele przedmiotów, tego samego przedmiotu, którzy też mają określone zadania do wykonania, były już tutaj wymieniane, ale ta świadomość nauczyciela, że są różnorodne strategie, metody, formy nauczania i że możemy je poznawać, a następnie w sobie rozwijać. I pierwszy taki krok to dla mnie jest, budowanie takich zespołów. One też pracują. To jest jakby trzecia warstwa tej pracy zespołowej tak w mojej szkole. To też powstaje zaraz koncepcja na początku roku, jak wybieramy tematy. Różnie. Albo odwołując się do literatury nowej, albo w, analizując wyniki ankiet, gdzie nauczyciele odpowiadają na pytanie, co mi w poprzednim roku w pracy pomogło, co się sprawdziło, co zadziałało, co było efektywne i potem e, koło tego e, budujemy, albo po prostu według jakiejś koncepcji. E, m, osób, nauczycieli. I jakby praca tych zespołów z kolei polega na tym, że działają, doskonalą się, już tutaj wymyślają, jak to będą robić i jak będą się rozwijać, jak będą to wdrażać w klasie piątej, A, B, czy C czy innej, ale na, w maju muszą zaprezentować cały zespół innym grupom z Rady Pedagogicznej, muszą zaprezentować ten nowy obszar które chcieli w sobie rozwijać, żeby w ten sposób inni też poznali, co oni robili. To po pierwsze, a drugie, że może po prostu w ten sposób zainspirują się. Czyli efekty dodali. muszą tak, zaprezentować, tak, tak, do czego doszło. Zwykle w pracy dwa, wtorki, z danym obszarem. dwa wtorki. W takich sesjach załóżmy 20 Majowych. minutowych, tak. E, dzielimy się no, na, przynajmniej na osiem takich zespołów w takiej 50-osobowej Radzie. Cztery prezentują się w jeden wtorek, cztery w następny. Dopytam, Chodzimy. jakie to były sprawy to, było tak w to wygląda. E, to dotyczy na przykład wykorzystania metody projektu, albo organizowania pracy w grupach, albo pracy w parach, albo wykorzystania strategii oceniania kształtującego. A gdy zaczęliśmy za 4-5 lat temu taką pracę, to pojawiło się kilka zespołów. Na początku to mnie to trochę dziwiło. Nawet mnie zaskakiwało, tak sobie myślałam, że może moi nauczyciele tacy nieambitni, ale nie. Zrozumiałam to po pewnym czasie. Naprawdę zidentyfikowali swój problem. Jak

który, co, co jest jakby najbliżej ich tego rozwoju, tak? Ale najpierw się ja skoncentruję, tutaj... a potem dopiero będę robił. To ja może od inne. razu przeskoczę do Marka, bo dzisiaj już przed programem tak. wspominałeś, że unaocznienie problemu jest szansą na rozwój. No właśnie. Myślę, że diagnoza jest taką kluczową sprawą. Wrócę jednak do tej piątej A, bo to, co mówisz Zosiu, jest ważne i to samo doskonalenie... Pozdrawiamy piątą A. Dzielenie się tymi praktykami na forum rady, no, popycha radę do przodu. Natomiast tak naprawdę w dużej mierze to my musimy wiedzieć z kim pracujemy. Wracając do tego zespołu nauczycieli uczących w jednym oddziale. Ja no, marzy mi się taka sytuacja, że każdy lider czyli każdy wychowawca jest na tyle e, świadomy zespołu klasowego zespołu klasowego, którym w którym e, no, ma te zadania do spełnienia, że potrafi e, tak pokierować pracą tego zespołu, że my uwspólniamy ten język i nasze doświadczenia związane z poszczególnymi uczniami nie tylko poprzez analizę nie wiem e, zaleceń zawartych w opiniach czy, czy w orzeczeniach, tylko, tylko patrząc na zespół, ale patrząc też na każdy każdego ucznia z osobna. Taki cytat z Johna Hattiego na naszych slajdach. Współpraca nauczycieli nie jest celem. Celem jest skuteczne uczenie się to uczniów. To jest chyba takie oczywiste. E, czy to jest oczywiste dla Waszych nauczycieli? To oczywiście dla moich na pewno zdecydowanie zdają sobie sprawę, w jakim celu się spotykamy, mamy jakby zaplanowane działania na każdy rok i to wszystko idzie zawsze w kierunku uczenia się, skutecznego uczenia się, także dla moich nauczycieli zdecydowanie jest to oczywiste. Zosia też mówiła ja też o poprawianiu myślę, różnych Ale ja obszarów. jeszcze się tym mogę, uh -huh. Laura, tylko jedno zdanie, bo muszę to powiedzieć, tak, że jak słucham Zosi i słucham Marka, to cały czas mi tutaj się kojarzy, że my naprawdę mamy dużo wiedzy zaczerpniętej z CEO i, i właśnie potem ściągamy to wszystko i sprzedajemy na, na grunt już naszych szkół, bo naprawdę działamy bardzo podobnie. U mnie, wracając do tych y, zespołów, dokładnie jest tak samo. Za chwilę ja, zapytam ja, wam. Zapytam, no, no, za, właśnie, to tak. będę trochę może w opozycji do Marka, <laughs> że e, oni najpierw zajmują się tymi sprawami wychowawczymi, bo jak tak. sama nazwa mówi, wychowawca nie jest jednocześnie ani metodykiem, ani dydaktykiem. A to problem i pytanie, które Laura stawia, związane jest z tym, jak nauczyciele w ramach klasy A, B czy C mają zająć się rozwiązaniami metodycznymi, charakterystycznymi dla tak. danej grupy. No tak, grupy. Masz rację. I tutaj Ale kompetencje... jakiś lider w tym zespole tak. powinien? To, to kto ma być liderem tego zespołu? Na, na, nie, na, na ja? pewno ja też... liderem nominalnie jest i, 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 i powinien być Zgodnie z przepisami ale ten wychowawca, o tak? Ale że ten lider jest kluczowy, tak, to ale, jak to pogodzić te byty? Ale, ja mówię, ale co to jest chcemy być takim specjalistą, prawda, który. Yy, 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 yy. Weźmie odpowiedzialność za to, jakimi metodami będzie się pracować w tej klasie, to zadaje obciążenie dla niego. Słuchajcie, to ja. Myślę, może tutaj jeszcze, może to do tutaj jeszcze przytoczę dalej mhm. te wnioski, które na podstawie swoich badań wysnuł John Hattie i który mówił o sześciu krokach budowania współpracy nauczycieli, skoncentrowanej na uczeniu się. Ten pierwszy krok to jest dyskusja i zbieranie dowodów na dotychczasową siłę oddziaływania tych interwencji nauczycielskich. Ty trochę powiedziałaś o tym, że nagle zidentyfikowali oni problem, tak, że uczniowie ich nie słuchają. Czy, czy wasi nauczyciele zidentyfikowali i podzielili się gdzieś tam, albo na przykład w grupie uznali, że to jest dla nich problem i to jest punkt wyjścia? Bo wydaje mi się, że mało osób chce coś zmieniać, jeżeli wszystko idzie dobrze. No to dlaczego mam zmieniać? Nawet pojawia się takie nigdy... unicie... Nie Ale ta... nigdy nie jest tak, no że może jest być super, tak, 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 tak. Może, może być lepiej. tutaj ta jakość w ujęciu tak. że, że zawsze można poprawić, tak? Coś, Dokładnie co już tak. działa. Ale Myślę, że to, co bardzo trudno jest zmieniać szkołę, która na przykład osiąga uh -huh. wysokie y, wyniki na egzaminach, że to, że to nie jest łatwe zadanie, że to, co nas pcha do, do zmiany, no to jednak coś, co nam. No to skwiera coś, mhm. czego nie mamy, problem. Dokładnie to. Tak, Mówiłaś o tym problemie. Czy, czy, czy widzicie obszar albo, nie wiem, sytuację, gdzie ten problem się... Wyłania, tak? Sam wyłania, a może właśnie świadomie badamy na przykład te, to, to, to uczenie się w klasie piątej, a niech już zostanie ta piąta, a biedna piąta, a pozdrawiamy ją. Nie, teraz. wspaniała piąta. A. No i tutaj no właśnie. Nam... Czy te diagnozy są prowadzone? Na Oczywiście przykład. nie że te są diagnozy na... wyników, tak. bo to to jest prowadzone, jakie tam osiągają efekty są różne testy, które są prowadzone. One muszą być prowadzone, bo przecież od jakiegoś czasu realizujemy tak zwaną edukację włączającą. No i tutaj jest też bardzo dużo zadań w tym kierunku dla nas dla nauczycieli w związku z tym. Yy, staramy się jakby diagnozować pod kątem dzieci które wchodzą w skład tej edukacji włączającej i tutaj nie tylko mowa o aspekcie dydaktycznym, ale też o otoczeniu tą pomo pomocą szeroko rozumianą pomocą. To co mówisz jest bardzo ważne. Myślę, że polska szkoła potrafi doskonale diagnozować. Polska szkoła nie potrafi wyników diagnozy wykorzystać do Czyli drugi krok. Tak. Jakiej wiedzy, jakich umiejętności potrzebują nasi uczniowie? Myślę, że to tak, jest pewną to też, trudnością, tak. że my e, prowadząc ewaluację wewnętrzną, zewnętrzną, mając różne zdjęcia, pomijając, czy one są dobrej ostrości, czy nie, e, my to <grym> mamy, ale e, nawet potrafimy jakieś wnioski z tego wyciągnąć, ale jak przełożyć to na zadanie, aktywności, a jeszcze e, z konkretnymi uczniami, to jest pewna trudność, którą, no, tu, do której się musimy uczyć. W moim przekonaniu musimy być. A co myślicie Pamiętam o tym, jakim roku? wyzwaniem <grym> moich nauczycieli było w tamtym roku, gdy, bo to był też Jeden z wniosków z nadzoru w województwie mazowieckim w tamtym roku szkolnym, w tak. wniosków z nadzoru kuratora, że bardzo dużo prowadzonych jest różnego rodzaju analiz. Y, są i to z tym sobie świetnie nauczyciele radzą, ale potem, żeby skonsumować wyniki tych analiz, tak. to jest problem. I my też postanowiliśmy, idąc w kierunku realizacji tego wniosku, zmienić trochę sposób e, analizowania e, osiągnięć uczniów. I była ta metoda 5Q. Czego robię za dużo, czego robię za mało, co powinienem zacząć robić, tak. co powinienem przestać robić. I nauczyciele później, gdy pracowali w zespołach tą metodą, rozmawiałam z nauczycielami, z liderami, to mówi tak, no wiecie, wie pani co, najtrudniej bo powiedzieć, czego my mamy przestać robić. <grym> Ale to, dla mnie interesuje, tak. czy podjęli to działanie? Tak, a, podjęli, podjęli, a podjęli. A czy, podjęli. punkt stał, piąty, ja wrócę, wrócę do, do naszego slajdu, punkt piąty, jaka tak. była siła oddziaływania naszych zmodyfikowanych działań? Czy no, mogli sobie się, powiedzieć właśnie? Wydaje mi się, że duża, dlatego, że w oddziałach dwujęzycznych mieliśmy ósme i dziewiąte staniny, jeżeli teraz, bo, bo to jest z jednej strony tak, niby nie mamy się koncentrować na wynikach, ale potem efekty szkoły mhm. opracowujemy po wynikach. No dobrze, jest ale jest ja rozumiem, że, 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 no ale że wynik jest tak. 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 jakąś częścią... Popierzę, że yy, odnieśliśmy się yy. do, do tej innej analizy, po drugie, że całkiem inaczej zaczęliśmy pracować nad zespołowo, chociaż może to nie dotyczyło w takim aspekcie zespołowo, bo to myślę, że to krok przed nami, jak wy tutaj podajecie przykłady że pracują wszyscy nad tą piątą, ale my pracowaliśmy nad pewnymi typami umiejętności, które chcemy wspólnie wypracować tak? i jakby daliśmy sobie taki okres czasu na to kształtowanie i tutaj każdy z zespołów już w każdej klasie to wypracował i wydaje mi się, że to był właśnie też efekt tych... Zgadzam Praca się, ja. słuchajcie, I ale w, przy tak, tych tak. wynikach, żebyśmy mieli taką świadomość. Tak, oczywiste jest, że egzaminy pokazują nam, jest to sumująca jakaś ocena, którą dostajemy na końcu tego procesu. Ale żeby ten proces jeszcze bardziej wzmacniać, żeby on jak miał jakąś, e, dla tych konkretnych dzieci, które potem zdiagnozujemy, nie wiem, w ósmej klasie egzaminem i już one odchodzą. To, że e, możemy wyciągnąć wnioski w stosunku e, do naszego uczenia się, to już, nie zastosujemy. Mamy inne dzieci, inną klasę, pracujemy z innym zespołem. Ja myślę o takiej, takim badaniu tej siły oddziaływania, która jest robiona cyklicznie w stosunku do tych uczniów, z którymi nadal pracujemy. Czy to się wam udaje, żeby nauczyciele no, robili sobie takie mini badania, czy czy taką mini ewaluację w trakcie pracy i żeby ona dotyczyła nie y, konkretnie tylko efektów, ale mhm. też y, no, zobaczenia, jak te strategie działają, tak? jak, y, czy one pomagają uczniom się uczyć. Ja myślę, że my potrafimy robić takie, takie mierzenie w przypadku uczniów, którzy mają na przykład opinię, orzeczenia, opracowujemy jakąś tam formę pomocy, nawet się wszyscy nauczyciele z tym utożsamiają i tu jesteśmy jako grupa nauczycieli, która współpracuje z tym dzieckiem, natomiast jeżeli chodzi o cały zespół klasowy, to w mojej ocenie jest to duża trudność i w naszym przypadku jest wiele pracy do wykonania w tym obszarze. Jak to zrobić? Nie wiem. Wychowawczo jest łatwiej uwspólnić nasze działania, natomiast jeżeli chodzi o nasze oddziaływania, jeżeli chodzi o obszar uczenia się, no to wymaga to pewnie jeszcze wielu naszych doświadczeń, być może wiedzy, być może pomysłu, jak, jak to zrobić. Znaczy mi się na słowa taki... Słuchajcie, wniosek, że trzeba często monitorować, że jeżeli my już yy, wypracujemy dane działania w stosunku do tego danego zespołu, już nie będę używała tej klasy, <noise> nie, nie będę mówiła, że piąta, a no właśnie. Yy, więc słuchajcie, tutaj monitorowanie ze strony yy, liderów, ale też ze strony zespołu kierowniczego jest niezwykle ważnym elementem, bo jeżeli my to monitoruj monitorujemy i systematycznie to robimy, yy, to wtedy. Też to przynosi efekty, a jeżeli to jest tylko wypracowane, a potem obudzimy się przed zakończeniem pierwszego półrocza, bo trzeba podsumować, no to to już nam na pewno nie wyjdzie i to tutaj nawet powiedziałabym szkoda czasu. No ja jeszcze raz odwołam się do metodyki oceniania kształtującego, bo to z kolei jest i zespoły oceniania kształtującego, to myślę, że te, no które tak. mogą wprowadzić jednolitą tak. strategię tak. na tak, różnych tak, przedmiotach tak, tak. do pracy z różnymi klasami, tak. czy to będzie piątą. ABC. No też taki problem mam w swojej szkole, że chciałabym, żeby jeszcze większa grupa nauczycieli zajęła się i wdrażała to ocenianie kształtujące. Chociaż bardzo jestem zadowolona z tych zespołów, na pewno z edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli języków a obcych, zespołów przyrodniczych, połowa matematycznych, połowa polonistycznych, która to ocenianie Słuchajcie, to ja domknę odwołujemy troszeczkę. Odwołujemy się do oceniania kształtu, uh -huh. to wspólniamy, to by ten język. Ten ale i ja ta informacja zwrotna. Trzeba byśmy tym samym zbroda. językiem ze sobą ta. rozmawiać. Oczywiście, a ja teraz domknę jeszcze ten cały proces, który tych pięciu czy sześciu kroków, które tutaj przed chwileczką o które was pytałam i te, może posłużę się kilkoma przykładami. Ze studiów podyplomowych liderów oświaty, studia, które były przez 10 lat prowadzone przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i studenci, czyli dyrektorzy wprowadzali pewną Zmiany. Rzeczywiście próbowali wyjść od problemu, i tu umieściłam kilka cytatów na, na naszym slajdzie. Te cytaty pochodzą od różnych dyrektorów, ale takie stwierdzenie, właśnie, że mamy problem, jest dobrym początkiem. I tutaj mamy oczywiście czasami takie stwierdzenia: Wszyscy nauczyciele w szkole zauważyli znaczny spadek motywacji do uczenia się uczniów. Powiedzenie sobie tego może czasami zakończyć się w Radzie Pedagogicznej takim stwierdzeniem, no nie chcą się uczyć, tak. ale może być też punktem wyjścia, uwaga, musimy zmienić strategię nauczania, żeby stworzyć nową rzeczywistość, może dla tych uczniów, do których już nie trafiamy. Tu jest oczywiście kilka przykładów takich cytatów. Wyjście od problemu jest czasami na przykład zwykłym badaniem. I tutaj jest przykład jednej ze szkół, gdzie pani dyrektor z zespołem do spraw zmiany, właśnie związanej z procesem uczenia się, zrobiła diagnozę i... Uczniowie odpowiadali, jak często y, nauczyciele rozmawiają y, z nimi na temat trudności w nauce. Przeanalizowanie takich wyników jest y, olbrzymią szansą do mobilizacji y, grona y, nauczycielskiego. Często mhm. wydaje się, że uczniowie nie mają nic do powiedzenia, na przykład, a okazuje się, że mogą i potrafią dokładnie mm, ocenić, które sposoby, czy które metody są dla nich korzystne i które pomagają im się uczyć. Może warto porozmawiać z uczniami, tak? Od tego zacząć. No, myślę, że warto <laughs> prowadzić takie diagnozy, ale niekoniecznie muszą być to uczniowie. Podam przykład jeszcze jednej z dyrektorek, która przeanalizowała z zespołem zeszyty uczniowskie. Tą metodę wprowadził analizy zeszytów uczniowskich Jan Potworowski na studiach. Dyrektorzy przywozili takie zeszyty, a potem ona, korzystając z tego pomysłu, przeanalizowała i badała w tych zeszytach liczbę zadań i poleceń nauczycielskich, liczbę informacji, które nauczyciele w tych zeszytach zamieszczają dla uczniów. No i tutaj może nie wiem, na ile jest widoczny ten slajd, ale możecie tam zobaczyć, że rzeczywiście tych interwencji nie było wiele nauczyciel prowadzi z uczniami zeszyt, okazuje się, że ten zeszyt w szkole podstawowej nie jest, jak Ewa tutaj powiedziała, monitorowany, nie ma tam informacji od nauczyciela. W którymś momencie widać było wyraźnie, że zeszyt przestaje być prowadzony i uczeń już nie jest tam aktywny i nie tworzy własnego, własnych zasobów do uczenia się. To mogą być punkty wyjścia. Ona tutaj yy, sfotografowała te zeszyty wcześniejsze okay. do tego, żeby na przykład rozpocząć yy, jakąś pracę z informacją zwrotną i, i, i tu akurat już przykłady po, po półrocznej pracy yy, i monitorowanie właśnie tych zeszytów. Yy, można sobie też wyobrazić... Yy, że to monitorowanie może się odbywać poprzez właśnie stworzenie wspólnego arkusza, na przykład do obserwacji zajęć, który wypracowali zarówno nauczyciele z zespołu do spraw zmiany, ale też inni nauczyciele mogli go zmodyfikować. Mam taki też przykład właśnie potem wyników, które się pojawiają upublicznianych w pokoju nauczycielskim po takim właśnie monitorowaniu, po dziesięciu obserwacjach, które przeprowadził dyrektor i po obserwacjach koleżeńskich, które się odbyły w tej szkole z wykorzystaniem tego arkusza. To są Różne pomysły i różne próby, które podejmują dyrektorzy. Tutaj akurat mhm. jest zestaw, co pomaga mi się uczyć, czyli uczniowskie, krótkie wypowiedzi, dyrektor w trakcie lekcji. Którą prowadzi w zastępstwie na przykład nauczyciela, właśnie wykorzystuje do takiego mini badania. Może te informacje mogą rzeczywiście mieć wpływ i mogą wzbudzić taką refleksję Rady Pedagogicznej, co, co robimy, właśnie co się dzieje tutaj z tym procesem uczenia się. I mogą może zachęcić też nauczycieli do tego, żeby, żeby wprowadzać zmiany. Na pewno jakaś wiedza o własnym uczeniu się własnych uczniów tu może być kluczowa. Macie takie właśnie e, mini badania, próby e, takich mini badań, aby opowiedziała o monitorowaniu. To znaczy tak, u nas rzeczywiście tego typu y, y, formę jakby y, oceniania i, i dawania tej informacji zwrotnej stosujemy. I, i y, co mogłabym na ten temat w tej chwili powiedzieć? Chyba to, że y, bardzo ważne jest, jak właśnie nauczyciele wymieniają się takimi, y, tymi rzeczami w pokoju nauczycielskim, w takich luźnych spotkaniach. Właśnie y, koleżanka z koleżanką y, rozmawiają na ten temat i mówią, słuchaj, dzisiaj byłam w klasie, znowu po, posłużę się 5 a i Uczniowie mi dali taką informację zwrotną. Ty wiesz, że oni mają rację? Naprawdę mają rację. Ja powinnam zmienić, y, zmienić formę pracy, zmienić metodę. I na przykład ostatnio się bardzo ucieszyłam, bo rozmawialiśmy o jednej klasie, już nie o 5A, ale pozwólcie, że nie będę mówiła o której. I y, 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 właśnie y, pomyśleliśmy, że. Nie, nie myślimy o wykorzystaniu zasobu, potencjału uczniów, że właśnie jeśli pracujemy w grupach. Pracujemy w parach, w czasie zajęć lekcyjnych, tak na lekcjach, to powinniśmy tak dobierać te pary i tak tworzyć grupy, żeby uczniowie mogli wykorzystać swój potencjał, a nie zawsze to robimy. Nie wiem, może to wynika z pośpiechu, może to wynika z, z, z tych dotychczasowych, z, to, z takich stałych metod, tak, że zawsze grupy tworzymy w ten sposób i to nam przyniosło też bardzo ważne efekty, ale ta informacja zwrotna jest. Jest naprawdę niesamowicie ważna. Zmienia naszą pracę i zmienia też postawę uczniów, bo oni zaczynają być świadomi, że sami są w tym procesie uczenia się, tak? Sami, sami jakby w pewnym stopniu, sterują tym procesem. Ja jeszcze może tutaj podam Wam jeszcze kolejny przykład, takiej samooceny z kolei dokonywanej przez nauczycieli. Już w oparciu o pytanie do siebie, takim wykresem Róża Wiatrów, jak nam idzie, nauczyciele określali, w jakich obszarach. Znamy, znamy różę. Wprowadzają. Możecie tutaj zobaczyć sobie, jak wyglądał potem, jak wyglądał pokój nauczycielski, w którym po prostu takie Róże Wiatrów wszystkich nauczycieli zawisły i można było sobie zobaczyć, jak nauczyciele sami siebie oceniają we wprowadzaniu tej innowacji. I to też było badanie. Nie, w trakcie, tak, czyli badanie w trakcie wprowadzanej zmiany. To też taka zachęta do wszystkich dzisiaj uczestników dzisiejszego webinarium, żeby wypróbować takie mini badania do refleksji nad procesem uczenia się. Ja jeszcze też chciałabym zaraz Was zapytać, ale też myślę, że, że odniosę się tutaj do dobrych praktyk, jakie centrum edukacji wypracowało. I może tutaj jeszcze. Może jeszcze jedną pokażę informację zwrotną y, nauczycieli na temat zmiany w formie listu. To też y, propozycja dyrektora, żeby każdy y, nauczyciel pod koniec wprowadzania zmiany napisał taki list trochę do samego siebie, co udało mu się zrobić, co nie. Ale chciałabym... Tutaj nawiązać do doświadczenia Centrum Edukacji Obywatelskiej i programu SUSA, czyli szkoły uczącej się. Bo w tej szkole przez tyle lat w tym projekcie udało się wypracować szereg dobrych praktyk związanych ze współpracą nauczycieli skoncentrowanych na uczeniu się. Chciałabym się teraz właśnie jeszcze może odwołać do Waszego tutaj doświadczenia, wykorzystywaliście zapewne niektóre z tych praktyk, powiedzcie może. Jakie korzyści przyniosły wam te praktyki? Ja tutaj między innymi wskazuję koleżeńską obserwację lekcji, Zosia już o tym wspominała. No ja myślę, że tutaj to po pierwsze odczarowanie tego, że zmiana jest, nie jest w moim zasięgu. I nauczyciele, którzy są liderami na przykład we wdrażaniu oceniania kształtującego, czy w takich rozwiązań jak czas w kręgu, czy też praca na przykład z wykorzystaniem nowych innowacji, chętnie zapraszają nauczycieli na innych kolegów na te lekcje. Ja sama na przykład na swoje lekcje zapraszam nauczycieli, którzy dopiero zaczynają wdrażać oceniania kształtujące. I wszystkich nowych uczestniczących nauczycieli uczestniczących w takich kursach, żeby pokazać, że to po prostu jest możliwe, nie jest trudne, jest w naszym zasięgu. Poza tym nauczyciele zawsze też chcą zobaczyć wdrażanie tej teorii w praktyce. No nauczyciel, każdy, ja też jako nauczyciel, gdy myślę o, o, o zmianie, swoich dotychczasowych sposobów e, pracy, no to każdy z nas czuje taką pewną obawę, czy to się uda, czy to wyjdzie, czy to rzeczywiście e, zadziała. Także tu e, taka praca w małych grupach, gdzie można iść i popatrzeć na tą praktykę. Myślę, Czyli że taką, taka... takie koleżeńskie obserwacje. Tak. No, no e... u nas też właśnie, znowu powtórzę Zosia, u nas dokładnie tak samo. Koleżeńskie obserwacje. Ale lekcje, takie w parach e, umówionych nauczycieli, bo ja rozumiem te nie, lekcje nie, nie, pokazowe. Nie, tak. nie, nie. To, to nie jest chodzi o, taka, o lekcje Nie, nie. Tak, Tutaj nie. rzeczywiście to tak, są lekcje gdzieś tak. Przedmiotowcy, ale też dla chętnych nauczycieli. Nie zamykamy się. Jeżeli ktoś na przykład chce obejrzeć, bardzo często zgłaszają chęć nauczyciele będący w okresie odbywania stażu na kolejny stopień awansu. Ale, ale te koleżeńskie obserwacje jakby też tutaj podobnie. Myśmy uczestnicząc w jednym z programów CRS-ie dwójce wykorzystywali spacer edukacyjny i to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo w jakimś stopniu uwspólniało to, co spacer dzieje się super. w przestrzeni klasy. Na pewno ten element, o którym wspomniała Zosia, że lekcja nie jest moją prywatną sprawą, tylko my tworzymy jako nauczyciele zespół, którzy starają się oddziaływać w podobny sposób. Ten, Ale oczywiście. Ten spacer pozwalał e, no zobaczyć, na ile my malujemy trawę, a na ile w, w... Tym, na co umówiliśmy się, jesteśmy skuteczni i po prostu to robimy. To daje taki ciekawy obraz, jak, jak porównamy te nasze lekcje i one mogą być naprawdę różne i to w niczym nie przeszkadza. Ważne tylko, żebyśmy się umówili, co dla nas, co obserwujemy, co, co, co tak. chcielibyśmy, żeby na tych lekcjach jak się jest, zadziało tak, i dla później nas cel. Mamy, mamy jakieś tam jakieś informacje na ten temat. Słuchajcie, zbliżamy się do, do końca naszego spotkania rozumiem szkoda, że... szkoda. <laughs> tak. e, patrzę po prostu <laughs> jeszcze czy są jakieś pytania e, właśnie może ostatnie pytanie co z motywacją gdy dyrektor nie docenia nauczycieli którzy kładą duży nacisk na pracę z uczniem a tylko e, właśnie docenia tych którzy promują szkołę przez pojedyncze widoczne akty nie, nie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie bo mi wydaje się nie że ja staram gościa, się nie ja staram się doceniać tak mhm. I, i też jest Jestem z tego dumna, bo um, dumna jestem też z tego, że jakby nie brakuje nam środków finansowych. A, a pochwalę się jeszcze, że mamy każdego roku resortowe nagrody nagrody kuratora i nagrody ministra, i tak dalej. Więc nie zmien, że, sobie, że przyznajesz je Nie wyobrażam wy, sobie, żeby wy nie docenić tym zmotywowanego, zaangażowanego nauczyciela, nauczyciela, który naprawdę się angażuje, a czasami, słuchajcie, stosuje też takie metody, że nawet i w kierunku do tych nauczycieli, którzy zdecydowanie mniej działają, ale też jakby takim. Wyjściem z mojej strony w ich kierunku to też potrafię docenić, żeby po prostu ich motywować. My nie pracujemy dla dyrektora jako nauczyciele, my mamy ambitniejsze Dokładnie. zadania, ambitniejsze wyzwania. No cóż, nie zawsze mamy wpływ na to, jakiego ma się dyrektora, jakiego ma się szefa, ale to na pewno nie jest przeszkoda w tym, żeby być skutecznym, współpracującym nauczycielem. Ale jako dyrektorzy, ale rozumiem ale jest, wysyłacie jako też. dyrektorzy wysyłacie apel do tego dyrektora który stoi za tym pytaniem. Dyrektorze doceń nauczycieli, którzy koncentrują się na procesie Szczególnie uczenia. Szczególnie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którym jest bardzo trudno Dokładnie. dokonać czegoś spektakularnego, Dokładnie. a ich praca jest jakby uh -huh. czymś, co jest zaczynem, który może tylko no dawać dużo No Nie, jest nie, 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 Ja bym się odniosła do tego pierwszego pytania, jak zmotywować radę, by wszyscy takie na takie szkolenie? Jak długo trwają takie szkolenia tym wspomniałaś i o tym wspomniałaś i masz pytanie. Tak bo pytanie. ja o tym wspomniałam i mam pytanie i chciałabym się odnieść. Przede wszystkim razem w sensie z dojazdem licz. i powrotem czas takiego wyjazdu nie powinien przekraczać 8 godzin. Odległość od miejsca, w którym się znajdujemy, około godziny półtory. Oprócz pewnej części szkoleniowo-warsztatowej, kiedy organizujemy pracę i wspólnie tutaj z wicedyrektorem lub zespołem kierowniczym staramy się odnieść do wszystkich wniosków, tak żeby ta praca miała tam tempo i tworzyły się różne zespoły. Zawsze staram się zakończyć to spotkanie wspólnym obiadem w jakimś ciekawym miejscu. Ostatnio mamy taki trend w naszej szkole, że zwiedzamy odrestaurowane pałace i parki w naszej okolicy, więc wtedy też zwiedzanie jeszcze jest i powrót. Słuchajcie, ponieważ już kończymy, to może ostatnim zdaniem jeszcze jakaś, jakieś przesłanie do dyrektorów, którzy nas słuchali. Pamiętajcie, że to temat współpracujący nauczyciele, koncentrujący się na uczeniu uczniów. Siłą szkoły są nauczyciele. I to jest Dokładnie. prawda, z którą nie należy Szkoła walczyć. Szkoła stoi tylko... nauczycielami, tak. tak? My jesteśmy tylko osobami wspomagającymi. Ja tak spostrzegam swoją rolę, że jestem dyrektorem, ale jestem przede wszystkim osobą, która ma zapewnić warunki nie tylko uczniom, ale również nauczycielom i to szkoła w mojej ocenie stoi nauczycielami, więc trzeba ich wspierać, ale też pozdrawiamy wszystkich dyrektorów. <grystanie> 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 Dziękuję. Marku, chciałeś dokończyć zdanie? Tak, że, że tak naprawdę to, jaka jest szkoła, o tym w dużej mierze decyduje dyrektor, ale bez nauczycieli to, to, Nic nie to nie, niewiele zrobi. to znaczy. A ja kończę takim, taką zachętą do, kierowaną do wszystkich słuchaczy dzisiejszego spotkania, mianowicie zachęcam Was do udziału w programach, które organizuje Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, szczególnie do wdrażania tych praktyk. Które jeszcze może widzicie na slajdzie, do zespołowej analizy prac klasowych, do zespołowego wypracowywania i wdrażania modelowych lekcji, do spaceru edukacyjnego. My również do zachęcamy. Do koleżeńskiej obserwacji, do nagrywania może lekcji, do omawiania, czyli do wspólnej pracy nad procesem nauczania i uczenia się uczniów. I może rzeczywiście zapowiem nowy program. Bardzo krótkie szkolenie dla liderów nauczania w radach pedagogicznych, y, y, które przygotowujemy. Będzie to też kurs internetowy, gdzie nauczyciele, liderzy nauczania i uczenia się y, mogą nauczyć się y, różnych technik organizowania rady, y, pracy z tekstem, pracy z, z lekturą. Krótkiego czy, 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 czy fatylitowania grupy, która dyskutuje o, o uczeniu się. Więc to jest no, nowy projekt. Szukajcie tego projektu na stronach. Ja dzisiaj bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję tym, którzy nas słuchali, którzy będą nas potem oglądali już i, z, i, i, i otworzą sobie to spotkanie. Dziękuję Tobie, Zosiu, Ewo, Marku za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam, to wam to dla nas to... ogromna przyjemności za naprawdę prze, takiego, takiego, takiej sytuacji, gdzie nauczyciele z radością będą rozmawiali o uczeniu się uczniów. Dziękujemy Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy.